W każdym hotelu szukam inspiracji do wnętrz domowych. No i słuchajcie, taka oto inspiracja jest za mną. Fenomenalna biblioteka. Na czym polega jej fenomenalność? Chodzi o to, że ona zupełnie nie jest symetryczna. Powiedziałam to trochę jak mistrz Yoda, ale nie jest symetryczna. Składa się z różnych półek, na których możemy fantastycznie poukładać na przykład książki. Tutaj mamy też takie elementy, niczym fronty, ale to jest po prostu niewykorzystana przestrzeń. Oprócz tego mamy dwa rodzaje laminatu. Ten imituje drewno, ale jest tutaj też taka płyta, która wygląda jakby była ze złota czy z mosiądzu. I zobaczcie, w momencie, kiedy rant pomalujemy innym kolorem niż półki na przykład, niż wewnątrz, to od razu taka biblioteka nabiera designerskiego wyrazu. Dobra rzecz do powtórzenia we własnym domu, tylko pamiętajcie, nie można na takiej bibliotece mieć bałaganu, bo inaczej to będzie totalny miszmasz, a nie dobry design.